Witam. Mamy 4 kwietnia, godzina 17. Będę zabierał się za montowanie pompy paliwowej do Ursusa. Pompa paliwowa została w połowie grudnia przeze mnie wymontowana z ciągnika i odesłana na gwarancję. Ze względu na to, że ciągnik nie reagował należycie na dźwignię gazu, reagował z delikatnym opóźnieniem. Był problem z odpaleniem ciągnika. Ciągnik po odpaleniu pozostawał przez krótką chwilę na wysokich obrotach. Ja podejrzewałem przecierające się sekcje tłoczące. No i w fabryce taka została postawiona diagnoza, że sekcje tłoczące są zatarte. Zostały wymienione na nowe, wszystkie 6. Tutaj razem z pompą mi przysłali stare sekcje. I teraz tak. Powodem zatartych sekcji było złej jakości paliwo. Złej jakości paliwo było dostarczane przez zastosowany nieodpowiedni filtr. Mianowicie w lokalnym sklepie u samca owcy, kumaci będą wiedzieli u kogo i gdzie. Został mi doradzony w zeszłym roku, nie w zeszłym roku, w 19 roku pod koniec sezonu wymieniałem filtry. Chciałem kupić tego typu filtry, to jest WP-103 i WP-205. Tutaj jeszcze wchodzi w środek tego, w ten filtr przewód paliwowy. I takie filtry powinny być zastosowane. Ja poszedłem z tym filtrem, chciałem tą rurkę też kupić nową, bo była moja przerzewiała, można powiedzieć, że żyletka się z niej zrobiła. Sprzedawca doradził mi zakupienie tego filtra, to jest filtr WP-105A, twierdząc, że to jest nowy typ, takie się teraz stosuje, to jest stary typ, tego już nie stosuje, że ten nowy typ jest jak od Jelcza i tutaj już tej rurki nie potrzeba, bo ta gumka jest sztywniejsza. No, patrzę, sztywniejsza gumka, filtr jest wyższy, większy. No to pomyślałem, że to będzie może lepszy wybór. Kupiłem te filtry. Zamontowałem. To było jakoś przed regeneracją tej starej pompy. Zaraz ją pokażę. To jest ta pompa, która była w Ursusie, jak go kupiłem. Ona została zregenerowana. I po regeneracji tej pompy były kupione właśnie te filtry. Ciągnik koniec sezonu 19 dopracował. Później był remont. Po remoncie w 20. Pompa na początku sezonu mi tamta stanęła i właśnie przez to się zdecydowałem na zakup nowej pompy. Przeszło mi przez myśl, żeby od razu wymienić filtry paliwowe i to był mój błąd, bo jakbym odkręcił kielichy, to bym zobaczył, że z tymi filtrami dzieje się coś niewłaściwego, a mianowicie powodem zatarcia tej pompy było to, że tutaj ta gumka wcisnęła się z jednej strony do środka i paliwo przechodziło bokiem brudne. W jednym wstępnym, jak i w dokładnym filtrze było to samo. Jak ta pompa mi stanęła, po bardzo, bardzo krótkim czasie, tam przepracowała 6-10 motogodzin, odkręciłem te filtry i zobaczyłem, co się dzieje. No i pompa została przeze mnie wysłana na gwarancję. Gwarancja nie została uznana z tego względu, że to wina użytkownika. Zapłaciłem za to 10 tysięcy koron, to jest niecałe 2000 zł. 1700 coś takiego plus tam VAT, 1900 chyba złotych zapłaciłem. Tak właśnie wyszło mi doradzanie przez sprzedawcę w sklepie. Co tu więcej powiedzieć jeszcze? Ciągnik wkręcał się do tego stopnia na tak wysokie obroty, że aż filtry zaczęły puchnąć. Tutaj ta farba, co poschodziła, no to przez to, że po prostu było takie duże ciśnienie, że rozprężało ten filtr do tego stopnia, że został on tutaj na tym zaprasowaniu rozerwany. Rozerwany podczas zapłonu, było tak duże ciśnienie, że rozerwało ten filtr. Wyleciało około 3-4 litrów oleju. W przeciągu, nie wiem, góra 10 sekund. Tak to właśnie wygląda. Pompa zostanie teraz zamontowana, układ paliwowy przepłukany, filtry założone nowe, mimo to, że były założone nowe, jak zdemontowałem te, mówię, może coś tam się jeszcze w tej pompie poprawi, nie trzeba będzie tego odsyłać na gwarancję, ale później podjąłem decyzję, że trudno, trzeba spróbować, może uznają, jak nie uznają, to się zapłaci.
No i tak. Odsyłałem do Czech z tego względu, że no, serwis fabryczny to jest serwis fabryczny. Tu miałem propozycję zawiezienia do zakładów regeneracyjnych, które są, jakby to powiedzieć, które są autoryzowane przez Motorpola, ale ta autoryzacja to wygląda w ten sposób, że tam się na początku starają, a później robią jak chcą. No a do fabryki jak pójdzie, no to chyba sobie nie można na to pozwolić, żeby wypuścić jakiś bubel. Ciągnik stał od grudnia, nieodpalany. Teraz, kurczę, coś mi w gardle. Zostanie zamontowany sprzęgiełko, pompa. Ustawiony zapłon na znak, tak jak powinien być. Odpalony i postaram się nagrać jeszcze jakiś filmik z tym ciągnikiem, może mi się uda. Jak nie dzisiaj, to jutro. Pompa przyszła w takim kartoniku. Tutaj jeszcze jakieś dokumenty. Tutaj wydruk. Co tam się popsuło, na co zwrócić uwagę z maila. To będzie na pewno faktura. Zaraz zasłonię te rzeczy, które nie chcę, żeby się tam gdzieś pojawiały. Jest naprawa pompy wtryskowej. 1900 zł brutto. Tak to wygląda. Zobaczymy. Myślę, że powinno być wszystko w porządku. Teraz na pewno zostaną wymienione filtry. I zobaczymy, jak to tam będzie. Dobra, miłego tam dnia czy wieczora. Do następnego. Pozdrawiam.